Siema, tu Pyza wraz z Grzesiem na wspólnym grzybobraniu i zaczniemy dzisiaj po nocnej zmianie, przynajmniej ja, nakręcimy jakiś film, a co uda się znaleźć, zobaczycie sami, więc nie przeciągając dłużej, zapraszam na najnowszy film. Kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, ktoś lubi jarać przy moich filmach i jedziemy z tym filmem, bo już późno. Co jest? Maszlaki, tak. Na tą chwilę jest, drodzy Państwo, 7.17, 30 września 2023. I zobaczcie, Grzesiu trafił dwa piękne, trzy, cztery maślaczki. Tak, dobrze, że mi pokazałeś. Tylko nie krzycz. Grzesiu, nie krzycz. Trzy piękne maślaki. Tu jest czwarty i może jakiś sosik będzie. Więc drodzy Państwo, tak to mniej więcej wygląda. Więc wypad borowików jeszcze nie ma, więc wypad za innymi grzybami, czyli interesują nas dzisiaj mleczaje, rydz oraz sowa, kania. A czy będą? Zobaczycie sami. Jest ze mną kolega Grzesiu. Grzesiu! Cześć. No. I tak mówię, nakręcimy jakiś film, więc zostańcie z nami, z scyzorykami, bo sam jestem ciekaw, co jak. Grzesiek trafił pierwsze maślaczki, które oczywiście ja przytuliłem. I zobaczymy, może jakiś sosik będzie. Więc idziemy ku leśnej przygodzie, bo taka gratka nie zdarza się co dzień. Grzesiu trafił pierwsze prawdziwki. Zobaczcie. Dwa, trzy małe. Nie zrywamy oczywiście. Nie bierzemy ich, ale no. Tak ci powiedziałem, Grzesiek, po niedzieli będą. Zalążek? Można. Zalążek jest. Można. Nie będę ich. Nie. Nie przykrywaj ich, ale wiesz, tak mówią podobnie, że jak się zobaczy prawdziwki, to później nie wyrosną. Ciekawe. Trzeba by przyjechać za parę dni i zobaczyć. Ale Grzesiek, tak ci mówię, zobacz. Grzesiu, tu jest naryte, chodź zobaczysz. Zobaczcie, drodzy Państwo. Tu było coś ryte i jeden borowik, chyba że ktoś tu zrywał. To znakiem to, że zalążek jest, drodzy Państwo. To nie jest las typowo borowikowy, bo zmieniliśmy las. Tu co mamy? Tu to samo. Więc, drodzy Państwo, nadzieja jest, tak mówię, po niedzieli pojedziemy na miejsce w las, gdzie zbieramy borowiki, a na razie chodzimy w lesie innym za rydzami i kanią. No ale obserwujemy, zobaczymy. Więc drodzy Państwo, zostańcie z nami, tak mówię, raz jeszcze z scyzorykami, bo sam jestem ciekaw, co i jak. Tak mówiłem, ostatnia nocka, więc szkoda przespać dzień. Grzesiu oczywiście miał pierwsze zmiany, to wczoraj już miał wolne, w piątek, a ja z nocy dzisiaj zeszłem, czekał na mnie i dlatego tak późno jesteśmy w lesie. I szukamy. No jest pięknie. Drodzy Państwo, bajecznie. Jest pięknie, pięknie i bajecznie. Mam pierwszego rydza. Jest. Dokładnie. Pierwszy mleczaj. Jest, drodzy Państwo, pięknie. Są i kanie. Cztery sztuki, więc będzie dzisiaj smażone sztuka, dwie i tu jeszcze są dwie, no cztery w sumie, pięć, jest trzy
cztery. Ale jak Rzesiek, nie biorę tych badyli. No co ty? Jest 5. Więc ułożę je tak, żeby było fajnie i będzie smażone, drodzy Państwo, z czego się bardzo cieszę. Tak miałem ochotę na kanie. I jednak będzie smażone. Więc pochodzimy jeszcze tu trochę. I jest w pytkę. Coś zaczyna się dziać. Nie inaczej, ale jeszcze więcej tych kań. Tak, aby była jakaś pyszna wyżerka. Dosłownie. Pyszna wyżerka z kań. Zrobiło się ciemno. 14 minut chodzimy. Godzina 7:27. Przed 8 zapowiadali deszcze, więc dlatego wziąłem przeciwgumowce. Raczej buty ogumnione. Spodnie przeciwdeszczowe oraz kurtkę przeciwdeszczową, bo zapowiadali deszcz, a nie chcę za bardzo zmoknąć, więc dlatego taki strój. Zobaczcie, ciemno się zrobiło i chyba będzie padać, ale to nie przeszkadza nam w zbieraniu grzybów. Widzę kolejną kanię, dosłownie. Jest kolejna, więc pięknie jest. Jest pięknie. Sam łebek mnie interesuje. I tak, mówię, będzie smażone. Tylko więcej trochę i większych prosiłbym. Czyżby tylko jedna sztuka? Ok. I ten taki fajny, więc pochodzimy tutaj troszkę. Pada i musimy je sprawdzać. Musimy je sprawdzać. Tak mówiłem, zapowiadali deszcz i jest deszcz. Nie. Nie? Nie. Kozisz, Kosia? Nie, kozak. Dobra, kozak, Grzesiu ma kozaczka. No, a co jest kozak? Zobacz, tak, te borowiki angielskie, co są. Możliwe, ale do bardzo ładne. Pozdrawiam parę takich, tam jest prawdziweczek. Tak, widzę. Zobaczcie, Grzesia, borowik, chodź go urwij. I czerwonego masz, czerwonego jednego, widzę. Tam, no. Wyciągnij go i przekrój, zobaczymy. To zdrowe, tak? Ale borowik piękny jest. Zobaczcie, drodzy widzowie, zakryjemy dziurkę. Tak delikatnie go skubnij. No, ciekawości, Grzesiu, powinien być zdrowy. Zobacz. No, zdrowy jest. No, bo nie jest sucho w lesie, robasu jeszcze, ale zobacz, jaki piękny sucho borowik. Sucho to jest w lesie. Zobacz, jaki piękny borowik. Prawusek. Ty to masz szczęście, Grzesiu, a ja zobaczę. Ale masz ładne kanie. No. I ryce znalazłeś? Tak, no mówię ci. Ale ten to jest ten biały. No, z tym biały, ale wiesz. No nie wiem, ja bym go nie brał. Nie, to ja też go nie biorę. Tego też nie wezmę, a te są zwykłe. Ten jest też niezwykły. Jeden jest tylko dobry. Dobra. Ale kanie masz... Dwa. No o, dwa. Kanie fajne, nie? Bo za sucho jest na ryce jeszcze. Ty tak? Uważaj na te moje... Widzę, a tu kozaki ma, Grzesiu, dwa, jeden, drugi. Dobra, tam, to tam. Szukaj sobie. Tak. Co tam masz jeszcze? Tak? O, i Grzesiu ma maślaki i kozaki. No, zaczyna się coś, drodzy Państwo, dziać. Oby jak najwięcej grzybków, ale ten borowik piękny. Co trafiłeś, ładny. Jak żona zadzwoniła. To znaczy te grzyby. No to powiedz, żeby częściej dzwoniła. No, to będziemy grzyby znajdywać.
Dobrze, drodzy Państwo, widzicie, jakoś się koszyczek napełnia, czyli miałem nie jechać, ale Grzesiu zadzwonił, czy jedziemy. Ja mówię, jak coś to jedziemy, ale w inny las. No i jednak przyjechałem. No i nie żałuję. Nie żałuję, bo mało co chodzimy, dopiero co weszliśmy, a już grzybki są. Zależało mi przeważnie na kaniach, bo ochotę miałem na kanie, więc zostańcie jeszcze z nami, bo jest bajecznie, nie inaczej, bajecznie. A tu co mamy? Pięknego kozaczka. O, jaki piękny. Zobaczcie sami, sztuka. Drugi. Dwa czerwone. Trzeci. Czwarty. Oraz piąty. Pięciu z jednego. Tu mam czerwonego kozaczka. Taką upinkę. Upinkę. Zobaczcie. A tu mam prawuska. Tu jest prawusek. Dorwałem go. Jest grubasek. Ok. Czyli tak, widzicie, coś zaczyna się dziać. Prawy oraz czerwony kozak. Rosnące ko siebie. Mamy kolejnego mleczaja. Dokładnie. Więc fru do koszyczka. I koszyk się napełnia. No taki coś mi się podoba. Zobaczcie. 7:42. Pomalutku, powolutku napełniamy koszyczek. I jakaś szamka dzisiaj będzie. Czyli będzie sosik, będzie smażone i gotowane. Jest. I kolejny. Grzesiek! Rydz, z tych ładnych. Więc jest pięknie. Dosłownie. Odetniemy. Delikatnie go postawimy. I widzę kolejnego. Kolejnego. Ładnego. Rydza. Tak. Ale to jest z tą pleśnią. To więc go nie biorę. Szukamy tych takich nie spleśniałych. Grzesiu ma borowiki. Gdzie masz, Grzesiu? Gdzie wiaderko? Gdzie wiaderko? Widzę, widzę już. Piękne. Powiem ci, piękne są. Chodź tu, zerwij je. Chodź. Ładne, zobaczcie. Sztuka oraz sztuka. I tu masz. A czwartego gdzie masz? Tam dalej. Jest tam. No jeszcze może być piąty. Tak, tak, ja wiem, wiem, wiem. No, ale jakie ładne. Zobaczcie. Zatnij dziurę, Grzesiu. Zobaczcie, jaki piękny. Piękny miał. Delikatnie go obczyć, bo on będzie zdrowy. Nie tnij go tak. Piękny, no. No nie. Ładny. Oraz drugiego. Patrzcie się. No. Zobaczcie, jaki piękny. Ła. O to chodzi, nie, Grzesiu? Zdrowe. Piękne. Prawuski. Ale widzisz, las lasowi nierówny, nie? No. Widzisz, jednak. Nie spodziewałem się aż tylu. No. Widzisz, no i zobaczcie. U mnie kanie, a u Grzesia. I tak to mniej więcej wygląda. Szukaj dalej. Gdzie masz tego kolejnego? On taki bardziej zjedzony tu gdzieś. A jest, no widzę. Tu jest, ale jest. No jest. No grubas. Noga będzie fajna. No, tu deszcz wpada, my sobie grzybki zbieramy. No i jest, Grzesiu, no będzie, nie. Będzie sosik, nie? No ja, u ciebie jak, dla cioci? Sosik to zobacz, nie, nie, to dla cioci się za mało. To. Dla cioci za mało. Ciocia ma dużą rodzinę. Ciocia ma dużą rodzinę. Dobra, szukaj, jak coś to wołaj. A ja odbijam, też może trafię jakieś fajne grzybki. Więc po cichutku, powolutku idzie. Pyza z Grzesiem po ogródku. No. No widzisz, wszystko w jednym miejscu miałeś.
Zrywaj, gdzie masz? Jeden? Jeden, dwa. No zrywaj, zrywaj. Jak moi widzowie nacieszą oczy. Zobaczcie. Zobaczcie. Nie ty tak nisko, nie szkoda ci? I tego. Jak nisko? Zobacz. No raczej wiesz, nie tak nisko, wiesz. Bierz je tak, pyk, 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 jakby ziemniaki, wiesz. Ale ten trochę robaczywy. No, no to sprawdzisz go. Zjem takiego. O to ci chodzi? Zobaczcie. Uśmiech. Ale Grzesiu, nie fajnie się zbiera? Fajnie, jak tylko żeby tak co chwilę się schylać. No, co chwilę się schyla. Ale dobra, nie idę, idę, bo ci płoszę te grzybki. Szukaj, szukaj. W jednym miejscu trafił Grzesiu tyle. Kolejny na luszku rośnie, ale nie ruszałem. To nie ruszaj, a ja idę znaleźć swoje miejsce. Mam i ja. Ojej, jaki piękny borowik. Ojej, zobaczcie sami. Coś pięknego. Temu zrobię fotkę, bo jest piękny. Oczywiście go przytulę. Ojej. O to chodzi. O to w tym wszystkim chodzi. No Grzesiek. Piękny. Czyli mój chyba gwóźdź programu, jak do tej pory. Śliczny borowik z świętokrzyskiej ziemi. Ale Grzesiek. Zobacz, pa. No bo... Ładny, piękny. I zdrowy, zobacz. Ale zobacz, tylko jeden. Ale zobacz, ile... Jestem ile? 40 minut? Zobacz. Zobaczcie, drodzy państwo. 40 minut. Nie jest źle. Coś jest. Coś się zaczyna dziać. Coś zaczyna się dziać. No spodziewałbyś się. Po tym, co ci mówiłem, że nie ma w tamtym lesie, ale las lasowi nierówny. Spodziewałem się tego deszczu. Dobrze, a ja spodziewałem się, dlatego się ubrałem. Tak się ubrałem. Więc, drodzy państwo, tak to wygląda, więc szukamy dalej. I jest pięknie. I cóż można chcieć? Wolny dzień po pracy. Spędzony w lesie i jeszcze na dodatek grzyby, które rosną. Ja mam takiego maluszka, ale Grzesiu mówi, że też ma fajne, więc idziemy do Grzesia. Więc idziemy do Grzesia. I tak to mniej więcej wygląda. Gdzie masz? Małe! Takie cię nie interesują. No też są małe ty. No po co ci wołam, bo rozmawiam przez telefon z Damianem. Trzymaj, Damian chciał z tobą rozmawiać. No już. Jeden. Widzę, tu jest jeden. Do wiaderka drugi. No. I tu drugi. I tu jest jeszcze trzeci, ale to... Trzeci pokaż. Tu jest trzeci, tam jest czwarty. No jest, no, no małe. Daj go. Proszę. Zobacz, jak pięknie już rosną grzybki. I teraz kawusia. Tu są dwie pieczarki. Pieczarki, zobaczcie, leśne. A ja wypiję kawusię, więc drodzy państwo, wasze zdrowie. I tak mówię, coś zaczyna się dziać w końcu. Więc jeszcze raz, wasze zdrowie. Najlepszego. Dobrze, różnorodność grzybów, maślaki, kanie, rydze, borowiki, kozaki, więc pięknie. Nareszcie, może szału jeszcze nie ma, ale widzicie sami, że coś jest. I maślaczek, więc go przygarniemy. Dwóch maślaczków.
sobotniego wrześniowego dzionka. To nie, a to tak, czyli kozaczek. Jedna sztuka. Tu jest sztuka. Oraz tu drugi. Dwa piękne prawuski. Mamy rydza jednego, drugiego, czyli dwa rydze. I niedaleko mamy pięknego borowika. Oj. Jaki piękny. Oj. Zobaczcie sami, jaki piękny. Ten to jest mój dzisiejszy gwóźdź programu. Dosłownie. Piękny borowik z pyzowego lasu. Jaki piękny prawusek. Śliczny borowik. Więc delikatnie go oczyścimy. Przetniemy. Jest zdrowy, śliczny prawusek. Oj. Tutaj, żeby kań nie pognieść. Tu kanie, a tu dwa piękne borowiki. Szukamy dalej. Jest pięknie. Dosłownie. Pięknie. Okej. To też przytulimy. Będzie Zośk z grzybów mieszanych. I kolejny maślaczek. Kolejny maślak. I tu kolejne maślaczki.
mały jest, to nie biorę. Tylko te trzy sztuki. Całe. To są te mleczaje, co zielenieją. Widzicie, zdrowe. Różnorodność grzybów. Dokładnie. Różnorodność. Tam też jest, ale nie idę. I zobaczymy, co tu jest jeszcze. Rydze są. Nie, to nie rydze. Tu nie, tu nie, tu nie, tu nie. Szybko obskoczymy to. Tu nie, tu nie. Tu jest jeszcze grzybek, który nas interesuje. I tu jednak rydz jest. Tu jednak jest rydz. Więc idziemy do niego, bo prawdopodobnie będzie grzyb do zabrania. Się nie myliłem. Grzybek do zabrania. Tego nie. Tu nie, tu było cięte. Więc idziemy dalej. Ładnie. I widzę pomarańczowego grzybka. Dokładnie. Jest pięknie. Będzie smażone, gotowane. Mamy kanie, szkoda, że tylko jedna, ale i tak ją przytulę. No, jest druga. Okej. Mała, chodź zobaczysz. A Grzesiu, zobacz, jakie mam borowika. Chyba mój dzisiaj najładniejszy. Ja myślę, że tam takie krzaki. No, śliczne. Pokaż, podnieś, zobaczcie, drodzy. Ale miałeś tylko zakup, tyle tam naupałeś? No, takich dużych. W jednym miejscu, te czerwonych? No tak, trochę szłem, nie? No fajnie. Grzesiu, gdzie idziemy? Tutaj idziemy chyba, nie? No to, tam, no to chodź, wrócimy bokiem, boczkiem. A prawdziwych ile trafiasz? Ja jednego, tylko te ładnego. I tak rydze znajduję, wiesz, po jednym, po dwa. Z maślak. A tu są te sitaki. Sitak to jest, Grzesiek. Tak, oczywiście. A ty masz maślak, to jest. I drugi jest obok. No, no. Wiem, taki mały.
Wiesz. Ja bym cię nie zawołał, to był mój. Dobrze, że cię zawołałem. Tylko nie zdeptaj mi tych grzybków. Dobrze, nie zdeptaj mi ich. Grzesiu, ja mam tak. Grzesiu, podnieś kanie. Grzesiu ma tak, zobaczcie. No, pięknie. Tyle ryzy znalazłeś? No, pod spodem. 6 rodzajów grzybów mam, bo mamy tak, maślak, sitak, 2 kozaki, czerwony, zwykły, to jest 4, borowik, rydz i kania. 6, 7? Jak 7? 2 maślaki, 2 rydze, to jest 4. Kania. 2 kozaki, jeszcze raz. No, 2 maślaki, 2 kozaki, to jest 4. Kania, rydz i borowik. No, 7. 2, 4. Co? No, 7. A, dobrze, 7. 7. 2 maślaki, 2 kozaki, też 4. Borowik, 5. Kania, 6. I rydz, 7. No, 7. 7 gatunków grzybów. Nie wiemy, gdzie samochód, ale. Kominęliśmy. Dobrze. Przejechaliśmy trochę dalej. Zobaczymy w tym miejscu, co będzie. Tak mówię, interesują nas kanie, Grzesia tak samo. I tak jak widzicie, nie jest źle. Nie jest źle. I zobaczymy teraz tutaj, co się trafi. Deszcz pada, tak zapowiadali. Ale ja tym się nie przejmuję. Szukamy grzybków dalej. Grzesiek, stąd musimy wyjść, musimy iść w krzoki. Bo tutaj nic nie ma. Bo kanie to by było z daleka widać, a rydze są pod liźbi, co nie będzie widać ich. Idziemy w górę. No było, no ale to wiesz, jeszcze trochę za wcześnie na te miejsce. Musimy w te drzewka iść, w te krzoki. No, dokładnie. I też myślę, że tam będzie, o, wyjść z tego i po tych krzakach pochodzić i na pewno coś się trafi. Więc zostańcie z nami z scyzorykami. O, już jest. Rydz jest przy drzewie. I tam drugi jest ładny. Weź sobie, Grzesiek, zerwij, tam jest ładny. Widzisz go? Tu jest jeden ładny. Grzesiu ma tam większego i tu drugi. Trzy, no to zrywaj. To zrywaj. I zbieramy. Tu kolejny. Zrywaj, no. Widzicie, i coś się dzieje. Zmiana baterii. Jest kolejny. Ładny rydz, mleczaj. Tak to wygląda. Dobrze, idziemy dalej ku leśnej przygodzie, bo taka gratka nie zdarza się co dzień. Dokładnie. Nie zdarza się co dzień. A deszczyk sobie pada, a my zbieramy. I 7 gatunków grzybów. Dokładnie. 7 gatunków grzybów.
coraz większy ten deszcz. Ale to nie przeszkadza nam w zbieraniu grzybów. Dokładnie. Dobrze, w końcu widzę borowika, nie inaczej, jest prawusek. Tu nie widzę, to za małe. Okej. Tu tak, ten jest szamany. Tu są dwa.
tu jest jeden. I tak to wygląda z jednego miejsca. Więc przygarniemy maślaczki. Grzesiu, co masz? Chodź, pokaż widzom. Ja mam tak. A Grzesiek prawie pełne wiaderko ma. Proszę bardzo, uśmiech. Zobaczcie. I mam jeszcze, wiesz co znalazłem? Co? Ósmy rodzaj, mam tego cygla stoporego. Masz taki cyglaka? Duży. Taki duży gdzieś. Pokaż. No to 8 rodzajów. Nie będę szukał. No. Dobra, 8 rodzajów mamy grzybów. Cygla stopory, to jeszcze podgrzybka, by się przydał podgrzybek, opienka. No zobaczymy. Kalafiory? No to trzeba było wziąć, duże czy małe? Malutkie? Nie wiesz gdzie to jest? Nie. Ja bym sobie wziął. Za co za malutkie? Za małe mówisz? Bo on sobie... Udrapałem ryzy, ty. No, to gdzie teraz idziemy, Grzesiek? Dobra, to idziemy tam. Więc tak widzicie, drodzy Państwo, mamy w końcu 8 rodzajów grzybów. Więc idziemy dalej, więc zostańcie jeszcze z nami, co jak zobaczycie sami. Ale zobaczcie. Pięknie, nie Grzesiu? Pięknie. Ja też nie spodziewałem się. Może być. No minęłem. Borowika. Jaki piękny, no. Prawy. Nie prawy, nie w lewy? Prawy chyba. Wyjmij go. Wykręć go całego, no. Zobaczcie, jaki piękny. Prawusek. Zobaczcie. Aż się gęba cieszy. Dobrze, więc... że Sylwek jest niewidomy troszkę. Niewidomy? To Grzesiek znajduje. A no widzisz. W inną stronę patrzałem. Dobra. No spoko, no. Idziemy, idziemy, idziemy. I jest pięknie. Drodzy Państwo, idziemy, odbijamy i szukamy grzybków. A ja już trochę jestem zmęczony, bo po pracy. Piąta nocka, w dzień się nie śpi, mało śpi, bo człowiek nie może, a w nocy trzeba pracować. Grzesiu mówi tylko jeden. Wejdź z powrotem i poszukaj. Mam i ja cygla stoporego, borowika. Więc ósmy gatunek grzyba. Sitak, maślak. Dwa rodzaje kozaka, ciemny i czerwony. Dwa borowiki. Cygla stopory zwykły, to jest 6. Kania 7 i ryc 8. Grzesiu trafił kurki. No jakieś takie. Takie starsze. No starsze, ale widzisz, zdrowe. Nie lepsze, nie? Są w Lidlu i w tym. I w Biedronce. Bardzo dobre. Bardzo dobre. I to za darmochę, tak? Za darmochę. Za darmochę, więc ty nie zbieraj. I zobaczcie. A ja suchy jestem. Idziemy. Dalej. Dobrze, idziemy dalej i zobaczymy, co tutaj się trafi. No cegla stopory, no, no właśnie, ósmy, to teraz kurka dziewiąty. No, jak 8? No cegla stopory, dobra i bardzo. No Grzesiu, masz cegla stopory i zwykły, to jest 2. Dwa rodzaje kozaków, 4. Maślak, ten, sitak, 6. Ryc 7, kurka 8 i kania 9. No 9 rodzajów. Jeszcze przydałby się jeszcze kalafior jak będzie. Czyli sadzuń sosnowy. Opienka i podgrzybek byłoby 12 rodzajów. Na razie mamy 9. O, tam ryc jest. Widać coś pomarańczowego. Ryc, czy są te... Nie. I kolejny, 10. Bo są grzyby jadalne, czyli je przygarnę, będzie do grzyby mieszane, to są kolczaki. Ale robaczywe.
tak. To idziemy nagramy. Nie będzie kolczaków, bo są robaczywe. A robaczywych grzybów nie liczymy. Borowiki masz? Widzę, no piękny. Piękny jest, tu jest jeden, śliczny jest. Jeden, śliczny. Drugi jest tu, ten, o tym mówisz? A trzeci? No. No i nie wiem, czy się rozgląda. Tu są dwa Grzesiek. No dobra, okej. Dwa, no ale nie wiadomo, jakie te w stanie. Te są stare raczej. No, raczej te. No ale są, są. Dobra, to szukaj sobie. Ja idę dalej. No, te są ładne. Te są ładne, przynajmniej ten. Okej, dobra, zrywaj. Szukaj. Idziemy dalej. Więc idziemy ku leśnej przygodzie, bo taka gratka nie zdarza się co dzień. Deszcz pada, ale to nam nie przeszkadza w niczym. Deszczowo, ale grzybowo, dokładnie. Więc drodzy Państwo, leciało tak, pokazaliśmy to na filmie, nic dodać, nic ująć. Więc grzybowo, deszczowo, ale grzybowo i tak to leciało, jak widzieliście to na filmie. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną, a dobre i złe. Jedziemy na Kielce. Cześć! Więc sosik zrobiony, kanie na jutro, rydzami zajmiemy się później, bo muszę zmontować dla Was film. Więc miseczkę teraz w szamę, bo bardzo dobry sosik z mieszanych grzybków. I biorę się za montowanie filmu najnowszego z sobotniego wypadu z Grzesiem na grzyby.